Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku rozwiążemy sobie konkurs, który odbył się z okazji 14 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Przypomnę tylko na samym początku, jakie były nagrody. 10 miejsce jest od prawej strony i pierwsze po lewej stronie, czyli 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Ja sobie już przygotowałem w notatniku listę zwycięzców. Przypomnę jeszcze drugą rzecz, czyli to, że zgłoszenia można było składać do czwartku, czyli do 20 czerwca. Dzisiaj jest piątek, nagrywam dla Was to losowanie nagród. I jeszcze jedna rzecz do przypomnienia, mianowicie to, że losujemy od miejsca 10 i będę korzystał ze strony Sandra Cires. To jest ogólnie jakiś blog o modzie i tak dalej, i tak dalej. Klikniemy sobie tak, będziecie lepiej widzieć. To jest jakiś blog o modzie, więc możecie sobie tutaj wbić. No i to jest taka zakładka YouTube Random i właśnie z tego będziemy losowali. Pisaliście mi też, jeszcze to na samym początku wyjaśnię, że o Jezu, dwie osoby się zgłosiły do konkursu, nikt nie gra na Syberii, XD w ogóle, ja pierdziela, ale gówniany konkurs. No i muszę Was zasmucić, albo i ucieszyć niektórych, ponieważ tych osób jest nieco więcej. Naliczyłem, no już tam nie będę teraz tego liczył, ale naliczyłem około 20 chyba 3. Jedna osoba nie spełnia wymogów, no więc ona nie będzie brała udziału w konkursie. I lecimy. Bez przedłużania, lecimy od 10 miejsca, kopiujemy sobie link tego filmu. Tylko będę co jakiś czas patrzył w OBS-ie, czy na pewno dobrze się wszystko nagrywa. I jeszcze jedna informacja dla Was, moi drodzy, mianowicie to, czekajcie, jest 40, są 43 komentarze, więc tyle musi być załadowanych. Load comments, 43, ok. Sprawdzałem, czy nikt nie wstawił linku do swojego profilu w Margonem dwa razy. Nie, nie było takiej sytuacji. Jak wylosuję kogoś, będziemy patrzyli na to, czy jego zdjęcie spełnia wymogi, czy wstawił link do profilu oczywiście, czy w ogóle gra na Syberii, więc troszkę to potrwa i chciałem Wam powiedzieć, że w tym filmie nie będzie żadnych cięć, żeby nikt mi nie zarzucił, że o kurna, tam pewnie klikałeś 10 razy, żeby akurat Twój kolega wypadł. Nawet nie wiem, nie, jedną osobę kojarzę, jest to starszy Margo, on ze mną kiedyś nagrał odcinek z okazji pewnej serii, ale nie będę się w to zagłębiał. Losujemy osobę, która wygrywa przedmiot na 10 miejscu, czyli rękawice teściowej. No i co? Kurde, lecimy. Zostawcie łapkę w górę, żebyście mieli szczęście. Jeszcze możecie zmienić bieg historii. Jeszcze może się wydarzyć właśnie to, że właśnie wy wygracie, a nie nikt inny. 10 miejsce losujemy. Uwaga! Bartłomiej Michałczak. Okej, okay, konkurs. Sprawdzamy jego profil. Czy on gra na Syberii? Na Syberii gra. Okej. Okay. HTTPS zapoda. Jeszcze sprawdzimy sobie zdjątko. Kurde, tak to mam nadzieję, że szybko to zejdzie. Dobra, jest Bestior 2K19, okej. Okay. No dobra, więc to jest osoba na 10 miejscu. Ja kopiuję sobie jej link do profilu. Wklejam tutaj na 10 miejsce w notatniku moim. No i pięknie, lecimy teraz z 9 miejscem, czyli teraz walka jest o jajo do stonika. 9 miejsce. Aha, jeszcze przypomnę, że jedna osoba może wygrać tylko raz, okej? Okay? W razie czego. Więc jedna osoba może wygrać tylko raz. 9 miejsce, Szymon Banach, konkurs. Sprawdzamy sobie link do profilu w Margonem, czy jest na Syberii postać. Jest, no i zapodaj. Sorry, ale robiłem to zdjęcie o pierwszej w nocy. No okej, okay. Ja te zdjęcia też przeglądałem, więc wiem, że one spełniają te wymogi, ale pokazuję Wam, żebyście też widzieli, moi drodzy. Dobra, losujemy, znaczy kopiuję sobie, wklejam do notatnika, żebym nic tutaj nie zapomniał, nic nie pomylił. No i lecimy teraz z 8 miejscem, czyli heroiczny mieczyk, przepiękny. No i 8 miejsce, jest to DDoS konkurs, sprawdzamy oczywiście, czy gra na Syberii. Na Syberii gra, daj legendę. Ja pierdzielę, 18 level, no i dobra. Ale patrz, chyba trafiłeś, bo jak dobrze pamiętam, to przed chwilą widziałem, że jesteś paladynem, no i tu akurat... No dobra, okej, okay, zaliczamy to, zaliczamy. Łapka jest, subskrypcja i tak dalej. Pomysłowo, pomysłowo. Okej, okay, a więc DDoS wygrywa 7 miejsce. Przepraszam, 8 miejsce. Teraz losujemy miejsce 7, moi drodzy. Tak, miejsce 7 teraz losujemy. Kurde, dobra, okej. Okay. Miejsce 7, czyli jest to, są już to buty legendarne, a więc kto wygrywa legendę? Zaraz się to zaraz się to okaże, a legendę wygrywa, pa, znowu cię wylosowało, no ale niestety tylko jedna osoba wygrywa, znaczy jedna osoba może raz wygrać. Legendę wygrywa znowu Bartek, czy to jest znowu on? Chyba to jest znowu on, więc niestety, czekajcie, mam 190.
Tak, to znowu on, więc niestety nie może. Szukamy jeszcze raz, kto wygrywa tą legendę? No cholercia, pozdrów mnie. Przegryw Margonem, pozdrówki. No nawet tutaj. Polanowski wariat. A więc Polanowski wariat, moi drodzy, wygrywa legendę. Czy gra na Syberii? Gra. No i sprawdzamy jeszcze zdjęcie. Przejdź do strony. Mordoni, like jest, subskrypcja jest. Czy pokaże nam się też kartka z napisem Beścior? Tak. A to jest to chyba, gdzie było serce narysowane? O nie. A, jednak tak. Okej, okay, dobrze pamiętałem. No więc Polanowski wariat, moi drodzy, wygrywa legendę, czyli 7 miejsce zajmuje w konkursie. Miejsce numer 6. No i tutaj już lecimy po piękne buty heroiczne z myszki. 6 miejsce, kto wygrywa, moi drodzy, jest to haha, nikt na Syberii, nie gra Beścior, może zmienić zasady. To jest właśnie to, o czym mówię na początku odcinka, XD, lecimy dalej. Kolejną osobą, która wygrywa, jest papeczka, słowo widoczne, ale jest, okej, okay, lecimy dalej. Misiaczek, czy on już nie był, kurde, 722, nie, misiaczka nie było. 722, nie było misiaczka, a więc misiaczek, sprawdzamy, czy w ogóle grasz na Syberii, mordą. Czy misiaczek gra na Syberii? Gra misiaczek na Syberii. I sprawdzamy, jak tu wygląda zdjęcie. Łapka jest, subskrypcja jest, karteczka jest. A więc jest Gites, misiaczek wygrywa miejsce. Ojejku. Misiaczek wygrywa miejsce szóste, a więc piękne łapy. Okej, okay, lecimy z kolejnym miejscem. No i już wchodzimy na miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery, piąte. A więc piąte miejsce, piękny kaftan, piękny topór. To będzie największy wygrany tego odcinka, tego konkursu. Losujemy miejsce kolejne. Zenon, konkurs. No właśnie, i to jest ta osoba, o której mówiłem. Napisałem jej w komentarzu, dodaj zdjęcie. No ale niestety to nie poskutkowało. Ja nie mogę zmienić zasad. Mimo że bardzo bym chciał, no to Zenon naprawdę nie mogę. Bardzo mi przykro, lecimy dalej. Zdjęcia nie mogę wygrać, no to nie możesz brać też udziału w konkursie. Comeback znowu, ty, ja pierdykam, gościu, co ma. No znowu, Kalchwert, Mati, wypier. Nie dokończę tego, bo pewnie jakieś brzydkie słowo tam było napisane. Czy to jest osoba, która ma postać na Syberii? Tak, ma postać na Syberii. I czy to jest zdjęcie, które spełnia wymogi, moi drodzy? Zaraz się o tym przekonamy. Beścior 2K19, łapa jest, subskrypcja jest, Margonem legendy. No i pięknie, okej, okay. Kopiujemy jego link do profilu w Margonem. Mati wypier, gratulacje, pięknego topora, mam nadzieję, że ci się kiedykolwiek przyda. A my lecimy już na te konkretniejsze miejsca, no jeszcze nie, bo jeszcze jest miejsce czwarte. Czyli myśl wiórowy, miażdżyciel czaszek oraz ochrona burkoga, zbrojka i piękny kurcze mieczek. No to lecimy, zobaczymy, kto go wygra. Losujemy i wygrywa go Bufek. Bufek, czekajcie, 275, czy Bufek już czegoś nie wygrał? Nie, 375 było, 190, 169, 43. Okej, okay, a więc Bufek wygrywa miejsce, nagrodę na miejscu czwartym, bo właściwie nagrodę na miejscu czwartym. Syberia, okej. Okay. I zdjęcie, sprawdzimy, czy spełnia wymogi. Łapeczka jest, subskrypcja jest, mój film jest, Beścior 2019 jest, a więc pięknie, Bufek, gratulacje, wygrywasz bardzo piękną nagrodę, a właściwie nawet dwie, więc będziesz mógł się z kimś nią podzielić oczywiście. My lecimy dalej, teraz już wchodzimy na te trzy najkonkretniejsze miejsca, oczywiście miejsce trzecie na samym początku. Kusza mistrza Lelana, łapy z obła piękne i szkarłatny płaszcz podlepiony. Kto wygra tą legendę? Kto wygra te nagrody na miejscu trzecim? Zaraz się o tym przekonamy. A wygra to Beścior! Tak jest! Wygrałem legendę. Dobra, a łapeczka gdzie? Nie powiem gdzie, nie było łapeczki. Dedos, ale czy Dedos wygrał? 437. 437. Dedos już wygrał niestety. 833, 437. 2437. Tak, w ogóle ja wam pokażę, o co mi chodzi, że ja tak mówię te, że ja tak mówię te numery. Mianowicie przechwytywanie ekranu. O właśnie, tutaj mam notatnik otwarty i wklejam sobie wasze linki do profilu w Margonem. No i patrzę po prostu na te ostatnie liczby, bo one są unikalne. I patrzę, kto już wygrał, a kto nie wygrał. Wracamy do tego ekranu, więc niestety, niestety, niestety Dedos, no nie wygrywasz, lecimy dalej. A osobą, która to wygląda, co? Starszy Margo? 672, 672. Czy on już coś wygrał? Nie, nie wygrał. 672. No dobra, Starszy Margo wygrywa, moi drodzy, pod warunkiem, że gra na Syberii oczywiście. No bo jak nie gra, to lipa, nie? Nie, no gra.
A Margo w ogóle, starszy Margo ze mną nagrywał jeden odcinek, to już mówiłem na początku odcinka. Jego kojarzę, Bówka w sumie też kojarzę. Dobra, więc starszy Margo, jeżeli twoje zdjęcie spełnia wymogi, no to ta legenda wpadnie na twoje konto, mój drogi. Beścior, a to jest ten gościu, co wydrukował, dobra, to ładne, nie? Dobra, sub jest, łapa jest, mój film jest, no i jest, jest również legenda, która leci na twoje konto już niedługo. Kopiuj, wklejamy na miejsce trzecie, 6, 7, 2, tylko sprawdzę, czy na pewno to się nie powtarza, nie powtarza się, okej. No i miejsce drugie, na miejscu drugim mamy buty piękne, taki naszyjnik i przepiękny hełm, to jest drugi przedmiot najlepszy do wylosowania. Pierwszy był oczywiście ten topór, drugi jest hełm. Drugie miejsce, kto zajmuje drugie miejsce i tym samym wygrywa te wszystkie nagrody. Bufek znowu, ty, no 275, ale Bufek to był, już go kojarzę. 275, tak, Bufek był. Kolejna osoba, Zenon, no to jest ten znowu gościu, co nie wstawił zdjęcia. Widzisz, wygrałbyś już drugą nagrodę, mój drogi. Beścior! No i pięknie. Misiaczek, czekajcie, 722. Misiaczek już wygrał niestety, no więc szukamy kolejnej osoby. Emocje rosną, Bartłomiej wygrał na pewno, ale jeszcze się upewnię. 190, tak, wygrał pierwszą nagrodę. Kolejna osoba, Kermit Elo 2K18, Eloni. Polanowski wariat, 375, no też już wygrał, kurna, co się dzieje, ty? No dobra, lecimy dalej, Jeleń, siema miśki, powodzenia życia, a więc ten zawsze musi się wszędzie wpierdzielić. No i Beścior wygrał, sprawdzimy, czy gra na Syberii, dobra, żartowałem. Kolejna osoba, Kabunus, ten chyba nie wygrał, 779, końcówka. 779, ten nie wygrał, okej, a więc Kabunus, jeżeli grasz na Syberii, no i jeżeli, mój drogi, twoje zdjęcie spełnia wymogi, na Syberii grasz, czy twoje zdjęcie spełnia wszystkie wymogi? Raczej tak, bo ja przeglądałem te zdjęcia, więc mniej więcej je kojarzę. Łapeczka jest, sub jest, Beścior 2019, a więc Kabunus wygrywa nagrody z miejsca drugiego, tak? Tak, z miejsca drugiego, ok. I losujemy ostatnią osobę, która wygra piękne nagrody z miejsca numer 1, moi drodzy, czyli wygra taką zbrojkę i taki ładny pierścionek zaręczynowy. Więc lecimy. Ostatnia osoba, ostatni zwycięzca w tym konkursie to... Kiedyś 40 level wbijały się dłużej niż 300. XDD, Opluence Kononowicz, dobra. A więc pierwsze miejsce, Misiaczek znowu, ty, no ten to ma pecha, gościu. 722, no niestety, no wygrał, no już, no to lecimy dalej. Sebastian Wożała, ten chyba nie wygrał, 0,10 końcówka, 0,10, no i Seba, jeżeli twoje zdjęcie spełnia wymogi, jeżeli grasz na Syberii, to wygrywasz, no grasz na Syberii, mój drogi, czy twoje zdjęcie spełnia wymogi, zaraz to zobaczymy oczywiście, eksperckim okiem, mój film jest, subskrypcja jest, łapeczka jest, nawet 101, więc szacun, i Beścior 2019, piękna karteczka, również się tutaj znajduje, a więc Sebastian Wożała jest to zwycięzca z miejsca pierwszego, mój drogi kolego i moi drodzy widzowie. Teraz wam pokażę jeszcze na sam koniec przechwytywanie ekranu, tak to wygląda w moim notatniku. Zobaczcie, że nic tu się nie powtarza, jest 190, a sobie zapiszę od razu. 190, 697, 437 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nic się nie powtarza, ale jeszcze sobie to zobaczę, żeby to nie było jakiś jaj. Nie, nic się nie powtarza, jest ok, więc tak wyglądają zwycięzcy konkursu, który zorganizowałem na 14 tysięcy subskrypcji. Nagrody roześlę wam, albo wiecie co, żeby nie było pierdzielenia, bo zaraz będzie, o ta, na pewno wysłałeś i tak dalej, to nagrody wyślę po cięciu. A z tego miejsca jeszcze wam jeszcze raz gratuluję wygranych w moim konkursie i mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli możliwość zrobienia kolejnego konkursu, no jak na przykład będzie, nie, 20 tysięcy, albo chociaż to 15, coś ogarniemy. Teraz cięcie i wysyłanie nagród do moich widzów zaraz się odbędzie. O kurde, ale składnia, dobra. Okej, więc mam tutaj otwarte linki do profilów zwycięzców od miejsca oczywiście 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, więc zaczynamy od pierwszej osoby. Tutaj mam ułożone też przedmioty 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Czyli do czwartego miejsca. Pierwszym zwycięzcą jest Eusami. Ok. No i łapki do ciebie lecą oczywiście. Gratulacje. Następna osoba
Jest to dzielny miś, to może wyślemy tutaj Emosia Samosia. Emosia Samosia, dobra. Piękny naszyjnik dla ciebie, moja droga, albo mój drogi, z damskim nickiem. No i kolejny, daj legendę, okej. W sumie szybciej byłoby to chyba pisać, aniżeli wysyłać. Daj legendę, piękny mieczek dla ciebie leci, mój drogi. Teraz miejsce siódme. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej, dobra, nic nie spierdzieliłem jeszcze. Siódme miejsce. Plasti wygrał legendę. To damy tutaj byku z plastiku. Proszę cię bardzo. Byku z plastiku. Piękna legenda do ciebie leci. Gracz ma pełną skrzynkę. Pani, no to plasti. Zobaczymy. Plasti. No i dobra. Legendzia poszła. Lecimy. Kolejna osoba kefirowa. Kefirek, dobra, to już napiszę ręcznie, chyba będzie szybciej. Kefirek. Kolejna osoba, kolejna nagroda. Pogromca miśków, Syberia. Herules. Herules to też jest na Sybie? Tak, Herules, dobra. Herules. Cyk. O Jezu, 3 sekundy, no ta. Dobra, masz. Dobra, i lecimy dalej. Z Herulesa przenosimy się na miejsce czwarte. Na miejscu czwartym jest Bufek Arwin. Taki ma nick na Syberii, okej. Arwin. Cyk, cyk. Ma pełną skrzynkę, no nie wierzę. No to Pirano, dobra, to zróbmy Pirano. Pirano. Dobra, 3 sekundy, raz, dwa, trzy. A, dobra. No i ja teraz lecę po miejsca 3 ostatnie, bo nie zmieściły mi się w torbach. No i lecimy z 3 ostatnimi miejscami, mianowicie starszy, który na Syberii ma nikt. No po prostu starszy, okej, okay, to napiszmy starszy. Starszy, dobra, napiszę z dużych. Okej, okay, starszy, skopiujemy sobie to. No i co? Kusza Delana do ciebie leci. Lecą do ciebie piękne rękawice, mój drogi kolego. Oraz leci do ciebie przepiękna, heroiczna zbroja. Z Władka. Drugie miejsce. Drugie miejsce, drugie miejsce, drugie miejsce. Gapciur, okej. Gapciur. Gapciur. I do ciebie leci piękny naszyjnik, kolego. Piękny hełm, mój drogi przyjaciel, również do ciebie leci. Oraz do ciebie lecą jakieś tam słabe, nic nie warte buty. Proszę bardzo. No i pierwsze miejsce, moi drodzy, pierwsze miejsce, czyli mały orzeł, okej, okay. Ctrl C, mały orzeł, cyk, do siebie leci przepiękna zbroja, druga przepiękna zbroja oraz jakiś pierścionek, taki tam od rana albo czegoś takiego. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten konkurs i jego rozwiązanie. No pewnie zwycięzcy dadzą łapkę w górę, przegrani łapkę w dół, chyba że zachowają się honorowo i też zostawią łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej konkursów, to wbijajcie dużo subskrypcji, zostawiajcie dużo łapek, dużo komentarzy, klikajcie dzwonki, jeżeli chcecie być na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale, czy to z Margolem, czy to z innej eleganckiej gry. Trzymajcie się, gratuluję jeszcze raz zwycięzcom i trzymajcie się, cześć.